Wiele składników naszych posiłków może być wykorzystywanych w celach kosmetycznych. Są one nie tylko łatwo dostępne, większość z nas ma je w swojej kuchni i tanie, ale również bardzo często o wiele skuteczniejsze i zdrowsze od tych kosmetyków, które kupujemy w sklepach. Dzisiaj polecam Wam robienie maseczek do twarzy, domowych maseczek do twarzy. Jest to szczególnie ważne jesienią i zimą, gdy powietrze jest mroźne i suche. Nasza cera potrzebuje wtedy wyjątkowej troski i uwagi i warto ją nawilżać i natłuszczać domowymi sposobami. Mam dla Was moje trzy ulubione maseczki. Obiecuję, że już po pierwszym razie poczujecie różnicę. To co robimy? Pierwsza maseczka to miód, cynamon i kurkuma. Łagodzi podrażnienia, działa odkażająco, antybakteryjnie, doskonale nawilża i regeneruje skórę. Jest polecana do wszystkich rodzajów cery, a szczególnie do cery mieszanej i trądzikowej. Może jednak niektórych uczulać, więc warto to najpierw sprawdzić i zrobić próbę. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Jeśli mamy długie włosy, związujemy je. Możemy też nałożyć opaskę, żeby ich nie pobrudzić. Nakładamy maseczkę na twarz, szyję i dekolt i zostawiamy na 15-20 minut. Ta maseczka pod wpływem ciepła może zacząć spływać, dlatego warto zastosować dobrej jakości gęsty miód i siedzieć nad blatem albo nad wanną, żeby niczego nie pobrudzić. Dobrze jest ją zrobić również w czasie kąpieli. Po 15 minutach zmywamy ciepłą wodą i osuszamy twarz. Kolejna maseczka składa się z awokado, surowego kakao i miodu. Doskonale nawilża i odżywia skórę, działa przeciwzmarszczkowo, jest wspaniała przy trądziku, zawiera antyoksydanty, witaminy i nienasycone kwasy tłuszczowe, dzięki czemu działa odmładzająco i regenerująco na naszą cerę. Awokado z miodem ugniatamy widelcem, dodajemy kakao i dokładnie mieszamy. Nakładamy na twarz pędzelkiem albo palcami, również na usta, nie tak jak w sklepowych maseczkach, gdzie usta trzeba omijać, ta maseczka wspaniale działa na usta. I czekamy tak jakieś 10-15 minut. Poprawiamy jak trzeba. Po 15 minutach zmywamy i to jest zdecydowanie najmniej przyjemny moment, ale później uczucie jest cudowne. I ostatnia maseczka z olejem kokosowym i glinką. Można kupić różne glinki, ja stosuję na przemian zieloną, czerwoną i bentonitową. Każda z nich ma nieco inne, ale wspaniałe właściwości. Glinki stosuje się zewnętrznie, ale również wewnętrznie przy niektórych schorzeniach i w celach zdrowotnych i oczyszczających. Glinki zawierają ogromną ilość mikro i makroelementów, działają leczniczo, przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, ujędrniająco, odkażająco, oczyszczają skórę, wiążą toksyny, są po prostu wspaniałe. Przeważnie łączy się je z wodą i one ściągają mocno skórę, czego ja bardzo nie lubię, dlatego ja dodaję zamiast wody olej. Spróbujcie i zobaczcie, jak Wam bardziej pasuje. Do 2 łyżek oleju dodaję 4 łyżeczki glinki, w zależności od tego, jaka jest konsystencja, czasami więcej, czasami mniej. Porcja każdej z tych maseczek wystarczy na twarz, szyję i dekolt i tak Wam polecam ich nakładanie. Do zmywania maseczek polecam Wam także takie małe gąbeczki, które można kupić w sklepach kosmetycznych i moim zdaniem one najlepiej się sprawdzają. Po umyciu i osuszeniu twarzy czekam kilka minut, żeby skóra odpoczęła i nakładam dobrej jakości krem, mój własny krem albo jakieś olejki na twarz. Wiatr, mróz i suche powietrze są bardzo niekorzystne dla naszej cery. Mam wrażenie, że z wiekiem odczuwa się to coraz bardziej i dotkliwiej. Dlatego warto jest poświęcić te 15 minut raz lub dwa razy w tygodniu i zrobić maseczkę z tego, co mamy w kuchni, z tych składników, które Wam podałam, albo z jeszcze wielu innych, z tego, co mamy po prostu najczęściej w lodówce. Największym problemem moim zdaniem to jest, żeby o tym pamiętać. Dlatego zrobiłam właśnie ten filmik, żeby Wam o tym przypomnieć, żeby sobie o tym przypomnieć, bo często zapominamy, a nic nie działa, jeżeli się tego nie robi regularnie. Dlatego dajcie znać, mam nadzieję, że Was zainspirowałam, już biegniecie do kuchni, żeby zrobić sobie maseczkę. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione, może sprawdzone metody, ale tak jak mówię, fajnie jest zrobić za każdym razem troszeczkę inaczej, coś tam zmieniać, coś innego dodać. Ważne, żeby o tym pamiętać i robić to regularnie. A na dzisiaj Was ściskam serdecznie, żegnam, do zobaczenia na kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pa!